Nowe wieści od Dominiki i Hakiela. Wszyscy się spodziewali, ale że tak szybko? Dominika Serocka, partnerka Marcina Hakiela, wygadała się na temat terminu porodu. Kiedy ich rodzina się powiększy, to wielka niespodzianka. Marcin Hakiel po raz trzeci będzie ojcem. Marcin Hakiel jest już szczęśliwym ojcem dwojga dzieci. Razem z byłą żoną, Katarzyną Cichopek, wychowuje syna Adama i córkę Helenę. Rodzeństwo cieszy się dużą popularnością wśród fanów rodziców, często pojawiając się na ich profilach w mediach społecznościowych. Mimo rozstania Kasia i Marcin bardzo dbają o dobro potomstwa, zapewniając im komfortowe warunki do rozwoju. Jesienią tego roku urodzina Hakiela powiększy się o nowego członka. Marcin zostanie po raz trzeci ojcem. Informacja o ciąży jego partnerki Dominiki Serowskiej zelektryzowała media. Niedawno przekazali, jakiej płci będzie maleństwo, a także zdradzili imię. Płeć i imię dziecka Marcina Hakiela i Dominiki. Płeć dziecka Dominika i Marcin zdradzili podczas wystawnego Baby Shower. Oczywiście, przyszła mama chciała pochwalić się wystawną imprezą i na jej profilu widzowie mogli zobaczyć, jak pięknie wszystko zostało urządzone. Fani byli zachwyceni dekoracjami i organizacją przyjęcia dla nienarodzonego synka Hakiela, ponieważ to wówczas przyszli rodzice potwierdzili, że na świat przyjdzie chłopiec. We wcześniejszych rozmowach z mediami wyszło na jaw także, jak maluszek ma mieć na imię. W Dzień Dobry TVN wyznali, że mają już kilka propozycji imion dla syna. Jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi, mówili w rozmowie z Mateuszem Chłatkim. Teraz Dominika wygadała się, sprowokowana przez fankę, kiedy rodzi. Dominika wygadała się, kiedy rodzi. Pod materiałami z Baby Shower, jedna z internautek postanowiła zapytać, kiedy Dominika i Marcin powitają na świecie synka. Ukochana Hakiela odpisała, że dziecko urodzi się w grudniu. Piękny prezent na gwiazdkę, skwitowała internautka. Serowska potwierdziła, odpisując krótko. Najlepszy. Wygląda na to, że poród już niedługo, więc gratulujemy i trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.